siadam, układam sobie te papiery tak na ostatnią chwilę, gdzie człowiek nie spojrzy, tam Szymon Hołownia. Dzień fajnie, dobry, Marek Pyza. Ale fajnie, dzień dobry. Marcin Wikło, dzień fajny dobry, człowiek. Fajnie. I Jacek Karnowski, też dzień fajny dobry. Chłopak. Cześć panowie, tak luźniej teraz troszeczkę fajnie będzie, prawda? Mówię, że gdzie człowiek nie spojrzy, to Hołownia, bo proszę bardzo, polityka, Hołownia na okładce, pasje i misje Szymona Hołowni. I taka kwestia, co przeszłość marszałka mówi o jego przyszłości? Można powiedzieć, że wystarczy wziąć inny tygodnik, tygodnik sieci, aby już na tę wątpliwość, na tę kwestię, na to pytanie jakąś odpowiedź znaleźć, bo tylko u nas o maskach Hołowni sztuczki przeniesione ze studia TVN i wzięte z kaznodziejskich tras mają przykryć bardzo konkretne interesy, nie tylko te wiatrakowe. To zapowiedź okładkowego tekstu w tygodniku sieci autorstwa Stanisława Janeckiego, życiowej roli Szymona Hołowni, pisze nasz kolega. Polecamy państwu bardzo gorąco i też się panem marszałkiem zajmiemy, pytając, tak jak państwo widzą, czy marszałek Hołownia jest najfajniejszy. Chyba jest. Chyba nie? Jest. No, najfajniejszy. Marcinie? No nie widzę konkurencji w tej konkurencji. Podoba mi się nasza zgodność. No to zaczynamy od fajnego wydarzenia, które wczoraj miało miejsce w parlamencie. Do gabinetu marszałka przybył pan ambasador. Great to meet a social media star. I love it. No, you are a social media star, you know. Thank you. Including someone whose wife is named Jajinski. So maybe, you know, yes, related we in are some distant way. Family. Yes, and, exactly. We can talk about your ambassador, Teddy. And yes. Yeah. Profile on hashtag ambassador Teddy, yeah, please. All on Instagram. In fact, I want to take a photo with you. Michal, let me take a photo. And I'm going to put this on ambassador Teddy, in fact. Would you do that for me? Yes, thank you. All right, let me get a photo because Henry Kissinger once said, if it's not on television, it didn't happen. Today, if it's not on Instagram, it didn't happen. And I want this we meeting. Will be competing, you know, very tough, yeah, you know, yeah, in the number of likes. Thank you so much. Dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i gratulacje dla wszystkich. To jest Brzeziński bardzo w tym miejscu będą zawsze mile widziani. Tak. We will always welcome all of the Brzeziński family here, you know. Ale głos polski jest głośny, jest ważny. Washington słyszy. Drodzy państwo, panowie sobie najpierw porozmawiali trochę po angielsku, tak w skrócie oczywiście, jednemu i drugiemu było miło. Pan ambasador powiedział, że to strasznie fajnie poznać taką gwiazdę mediów społecznościowych, na co odpowiedział marszałek Hołownia tym samym ambasadorowi. Z konta psiego ambasadora, ambasadog, jest takie konto w mediach społecznościowych, poszło zaproszenie do pana marszałka, ten i odwzajemnił palcem Michała Kobosi, no było cacy, można powiedzieć, że swój swego spotkał. No ja myślę też, że tutaj pan ambasador gratulował panu marszałkowi Hołowni, ale wszystkiego gratulował. Ale pan Hołownia też powinien pogratulować panu ambasadorowi, bo to jest również jego zwycięstwo. Myślę, że ta jego praca pana ambasadora Brzezińskiego na rzecz zmiany rządu w Warszawie powinna być dostrzeżona. Nie można jej tak skrywać. Przyniosła ona efekty i rzeczywiście no tutaj spotkali się członkowie jednej ekipy politycznej, tak można powiedzieć, jedna rodzina polityczna. No szkoda, że pan ambasador nawet ułamka tej serdeczności nie okazywał w stosunku do rządu Zjednoczonej Prawicy, który tyle zrobił, żeby dobre sprawy choćby na Ukrainie szły w dobrym kierunku. No ale tak to jest, że imperia też dziecinnieją. Imperium amerykańskie jest teraz w takiej fazie pajdokracji właśnie, że to gesty, Instagram, rozumiesz, to jest najważniejsze. Jego ekscelencja Brzeziński no przybył jak do cyrku, muszę powiedzieć, trochę dostosował się. No właśnie, czy on się dostosował, czy to był właściwy człowiek na właściwym miejscu? To też jest taki luźny dyplomata, no jak można u siebie powiedzieć. No właśnie, jak u siebie. Znaczy jedną taką prawdziwą rzecz powiedział rzeczywiście tutaj o tych słowach Henry'ego Kissingera. Kiedyś to było, że czego nie ma w telewizji, tego nie ma, teraz czego nie ma na Instagramie, to nie ma. No i tak to jest, że tak naprawdę te media społecznościowe trochę kręcą polityką, a na pewno mają na to duży wpływ. Marcinie, uciekasz w bok. No co uciekasz w bok? No. Trzeba nazwać istotę.
Jacek Karnowski nazywa istotę. Proszę bardzo. Nie, już. Dobra, to ja to nazwę. Znaczy pajacowanie obrzydliwe, po prostu tak, to jest trudne do zniesienia, to jest coś takiego, bo bardzo długi fragment nam tutaj zaserwować, nie wiem, to była taka trochę tortura, że jeszcze fajniejsi, oni są jeszcze fajniejsi niż ci się wydaje. No, tak naprawdę jest robiona ta polityka, no, to teraz jest gimbaza, to jest gimbaza jakaś, tak, że tak powiem, pajdokratyczna. Pytanie, jak długo można przesłaniać rzeczywistość i realne interesy, realne zdarzenia. To jest chyba ten festiwal, który ciągle trwa i on taki będzie, po prostu będzie coraz bardziej pewnie, nawet. No. Tak trwa i tylko trwa, że za tą fasadą tego cyrku dzieją się inne rzeczy. Ja raczej naszym obowiązkiem jest zaglądanie za to, co za tą areną. Łatwo to teraz nie będzie zajrzeć, nie będzie. Wiesz, za to, co za areną, no bo arena nas osaczyła, można powiedzieć, kolejny kawałek z fajnego marszałka. Bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć. No i od razu zapowiadam wszystkim tym, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem, in vitro, ustawa o pielęgniarkach, odwołanie członków komisji Lex Tusk, powołanie trzech, czy pierwsze czytanie powołania trzech komisji śledczych, ustawa o handlu w niedzielę, powołanie rzecznika praw dziecka, tego jest mnóstwo. Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec tego będzie. No to już sprzed paru dni wypowiedź, także spokojnie, nie biegnijcie państwo jeszcze do sklepu po ten popcorn, bo dotyczyło to minionego wtorku i ale środy. To jest takie urocze, że Szymon Hołownia takim tonem naturszczyka opowiada o normalnej pracy parlamentu. No my to widzimy, no każde posiedzenie parlamentu pracujemy. To jest wybór kogoś, odwołanie kogoś. Przedłużenie, ale dla niego to jest nowe, przecież on tego nie znał. Przyszedł na tę wiejską, zobaczył, no musi się tym nasycić, nacieszyć człowiek. Wiecie, że my to przegłosujemy, to potem drukują i potem to obowiązuje, nie uwierzycie. A nie do końca, bo jeszcze musi pan prezydent podpisać. I tu pewien zgrzyt następuje. Okazuje się, że ta polityka to trochę bardziej skomplikowana. Opowiadasz o tym, jak bardzo się nadziwić nie może marszałek Hołownia sejmowi. Pamiętam, jak zacząłem pracę w dziennikarstwie, też miałem taki zawsze zachwyt, że jestem w redakcji. No to rozumiesz chyba człowieka. Rozumiem, tak. Marszałek Hołownia po raz pierwszy zobaczył morze. Morze było nie mniej zdziwione, po raz pierwszy zobaczyło marszałka Hołownię, tak? Ja to wszystko powinniśmy w ogóle chyba opowiadać w takim bo lekkim wiesz, luzem. Kto nam zesłał Hołownię, no. Będziesz mówił, kto nam zesłał Hołownię? Przypomina mi się piosenka Renaty Przemek jedna. Że czy Bóg ja dobrze nam myślę? Zesłał Hołownię. Tak, no tak. Ktoś to napisał, nie wiem, Onet czy nie Onet. Było, że... Było. Bóg nam zesłał Hołownię. No i mamy takiego zesłańca, że tak powiem. No. Natomiast nie, no mnie się przypomina coś takiego, że no mówił biegle w pięciu językach i w żadnym nie miał nic do powiedzenia, no bo rzeczywiście ta forma jest tak absorbująca, że to, co za tym się, co za tym powinno iść, czyli ta realna praca w parlamencie, no tutaj będzie kulała. Nie, no poczekaj, ale panowie, się za bardzo rozpędziłeś. W salonie dziennikarskim w sobotę była redaktor Anna Sarzyńska i mówiła, że popełniamy typowy błąd no polskiej prawicy, że to on znalazł ten język z młodym pokoleniem i rzeczywiście i może tak czarować przez języka. To jest szósty z tych języków, o którym mówię, w którym nie ma nic do powiedzenia. Tak. Nie szkodzi. Dobrze brzmi. Czy nie jest tak, że my jesteśmy trochę takimi dziadersami politycznymi, trochę. Że patrzymy sobie na marszałka Hołownię i nie możemy zrozumieć, że on taki luźny, z przymrużonym okiem, nie zawsze w krawacie, mówi językiem młodzieżowym, wtrąca co chwilę jakieś słowa roku. Myślę, że ma skuteczne. Inba, to było 100 tysięcy się cieszył, teraz wiesz, ile ma subskrypcji konto Sejmu na YouTubie? No. 390. Ile tam jest obelg, bo też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam ciemnogrody otwarcie tego komentarzy spowodowało ściek, po prostu obrażanie posłów. No nie wiem, czy marszałek powinien tolerować, że na oficjalnym kanale w tych komentarzach są obrażani posłowie i liderzy. Zatrudnią moderatora może jakiegoś. Słuchajcie, to przed nim są egzaminy. No to jest, pamiętacie, jak władza, ekipa Tuska w 2007 roku doszła, oni mieli takie sceny, na przykład, że idą do kancelarii premiera, tam Sikorski, Nowak, Tusk, tego w garniturkach przez te zebry, trochę jak Beatlesi, takie pamiętasz takie no scenki? No pewnie, że pamiętam. Pamiętasz takie scenki, tu słoneczko świeci.
No a potem przyszły kłopoty. No życie jeszcze go przetestuje. To na razie są jakieś, wiesz, no rozgrzewki. No to jest festiwal, absolutnie. Natomiast takim luźnym krokiem chodzi po Placu Czerwonym w Moskwie, z tego co pamiętam, z serialu Reset na przykład. Ale Hołowni wtedy nie było. No nie było, no bo on zajmował wtedy się czymś zupełnie mniej poważnym. Na szczęście chyba w tamtym czasie. Oglądaliście już ten pierwszy odcinek Sejmflixu, czyli podcastu Marszałka? Nie. To chociaż kawałeczek, panowie. No prosimy. Dobra. Prosimy. Kto siedzi obok bardzo prosimy. I jaką to budzi radość? Widzicie, mam bardzo fajnych kolegów i koleżanki z ławki. Iza Leszczyna z Platformy i Władysław Kosiniak-Kamysz, doktor nauk medycznych, a więc można powiedzieć, że jako jeden z niewielu na tej sali mam lekarza w zasięgu ręki, gdyby emocje na tej sali poszybowały zbyt wysoko. I tak przez 20 parę minut chodzą z tym panem z kancelarii, który wszystko wie o budynku sejmowym, zna historię, opowiada różne ciekawostki, a marszałek coraz szerzej nie ze zdziwienia otwiera. Szymon Hołownia ma już wiele debiutów, to jest jego debiut jako parlamentarzysty przecież. Ale to on tak przez 2 lata tej swojej rotacji będzie debiutował będzie, we wszystkim. Będzie. Nie wiem, co powiedzieć. Jest lekarz blisko. To jeszcze trochę poezji w wydaniu marszałkowym. Ja czekam, wiesz, bo dawno nie byłem w Sejmie, ale czekam na przykład, co tam w menu. Będzie taki podcast, co tam w menu. Mam nadzieję. Czy w ogóle wiem, że ty chciałeś przede wszystkim się wprosić na śniadanie prasowe i to menu cię interesuje. Chciałem u marszałka. Nie dostałem propozycji, może powinienem pukać. Może tak, wyciągnij wnioski. Ale to chyba dotyczy korespondentów sejmowych. No ja już nie jestem korespondentem sejmowym. Zatem jest to jeszcze marszałek Hołownia trochę narzekał na premiera Morawieckiego, że on tak trochę się przymila, trochę nie, że jakieś pisma do niego pisze, a nie zadzwoni tak bezpośrednio, nie podejdzie. Może powinieneś... Może. Zadzwonić po prostu do pana marszałka. Ale Szymon Hołownia tak miesza tę grzecznościową formę z takim obrażaniem, bo miał taki wierszyk, który cytował pod adresem ten wierszyk, premiera. Przepraszam, Jacku i państwa, posłuchajmy wierszyka. Opowiadaj, nikt nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Myślę, że to właśnie ten mood, w którym się dzisiaj znajduje dzięki panu premierowi Morawieckiemu, a mówiąc zupełnie poważnie, wie pan, no są jakieś granice również w polityce, w no, powagi i braku powagi. No tak, chciałoby się co, nie rzec, zgodzisz? Panie marszałku. Oczywiście, że tak podpisuje się dwiema rękami. A wy w jakim moodzie dzisiaj? Ja w bardzo dobrym. Ale myślę, że marszałka Hołownię dogoni ta niezwykła brutalność, którą tutaj prezentuje. I Piotr Semka posłużył się w salonie dziennikarskim także metaforą Jokera. To znaczy takiej postaci z Batmana, dobrze mówię, która się uśmiecha, ale widzimy, że coraz bardziej widzimy, że jest w istocie brutalnym, niebezpiecznym graczem. I znaczy myślę, Polacy to zobaczą? No i na jakimś etapie na pewno zobaczą. No, to jest, wiesz, no już afera wiatrakowa, o której będziemy mówili, tu Hołownia zdołał się uchylić. On właściwie twierdzi, że to w ogóle nie jego sprawa. On nic nie wie, nie widział, nie pamięta, nie podpisywał. No ale przyjdą jeszcze takie egzaminy, które go tak naprawdę przetestują. Oczywiście ja myślę, że generalnie ta władza jeszcze nie objęła rządów, a poziom buty jest nieprawdopodobny. Na takim poziomie takiej bezczelności, takiej agresji, takiego poniżania, no to ten... Aż się zdenerwowałem i złamałem. Złamał długopis, Marcin. No dobra, to oddajmy mu słowo na koniec w takim razie. Znaczy, to jest tak, że tak, to prawda, że te egzaminy są przed nimi, że trwa ten festiwal, który kompletnie nie jest reprezentatywny dla tego, co stanie się za chwilę, bo oni za chwilę będą mieli dużo problemów górniczych, hutniczych, związkowych, pielęgniarkowych, nauczycielskich. No, ale to jakiś minister będzie natomiast miał, a fajny marszałek na razie wystarczyło swoich podcastach. Może być do zwycięstwa w tych wyborach, no wystarczył taki 8-gwiazdkowy cyrk i mnie się wydaje, że jakby kują po tej linii. Jakby powiedział Sofronow. Tak, i to rzeczywiście ten cyrk ma być coraz większy i przysłaniać realne problemy, które jednak się tlą. Ale kiedy... da się do 2025 roku w takim stylu dojechać podkaścikami? Nie da się. Media to się da. No. Nie da się, tak, bo za chwilę to będzie męczące, ale to za chwilę będzie męczące. No tutaj ta przyprawa stanie się potrawą i to będzie męczące. My nie wiemy rzeczywiście, czy te wzory, które znamy z przeszłości, czy na przykład zabetonowanie mediów powoduje, że to będzie działało tak, jak działało, bo może już nie działa.
działać. Może. Stawiamy tu kropeczkę, polecamy państwu tygodnik sieci, bo marszałek Hołownia, to nie oszukujmy się, maskę za maską przywdziewa. O nich właśnie pisze Stanisław Janecki, a my za chwilę o aferze wiatrakowej porozmawiamy.